Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 3 sierpnia roku pańskiego 2019. Z nami jest Krzysiu i jego Zetor. Cześć. Krzysiu, chcieliśmy pokazać wam nowy nabytek. Może mały, ale cieszy. Tak, obiecałem firmie, że pokażemy. Krzysiu wcześniej 30 zwoził słomę, a że wozi do mnie, bierze obornik. Ciapkiem było mało wygodniej, z niżej mógł podawać tabele, więc nabył sobie paleciaka z opcją widłem do wożenia słomy. I może opój, Krzysiek, to zobaczymy, pokażemy, jak to wygląda. Przy okazji sobie zobaczyć, poznacie Anię. Cześć, Ania. Obiecałem chłopakom, że pokażemy, także zobaczcie. Dobra, Krzysiek, dosyć. Słuchajcie, tak to wygląda. Ramka na paleciaka, odkówki zdjęte, założone bolce do słomy. Jeszcze teraz musimy chłopakom podpowiedzieć, że być może można by przesunąć te mocowania bardziej tutaj w lewo, wtedy można by dwie belki na raz brać, tak? Tak. Taka uwaga. Na szklankę ładować, to też by było lepiej. Też by było właśnie lepiej, tutaj właśnie musimy z chłopakami porozmawiać. Chłopaki, firma mieści się ATMP w Leśniewicach Małych. Słuchajcie, i jest producentem wszystkiego rodzaju sprzętów do turów, do ładowaczy, do ładowarek na zamówienie, czy to jak tutaj na SMS, czy na euroramkę, jakieś remonty też osprzętu. Firma otwarta jest na wszystko, także słuchajcie, jeżeli potrzebowalibyście coś, naprawdę są przystępne ceny. Jeżeli byście coś potrzebowali, to gdzieś podamy na pewno link w opisie i ewentualnie kontakt do chłopaków. Wszystko można uzgodnić, no my tutaj też tak na szybko, bo słowa była do wożenia. Ale no, uważam, że pomysł jest fajny, bo jest jakby dwojako wykorzystany do paleciaka i właśnie do złożenia słomy. Zatorzysko, tak widzicie, stare, poczciwe, 53-40. Ile to ma krzył koni? 62. I daje spokojnie radę. No 30 był to kłopot, a tu spokojnie, zobaczcie, ustawia sobie tak jak case'em. Stuk, zobaczcie, jeden zaczął się tam, złożymy słomę, jeszcze trochę zostało. Tam, jest tu nadal, jest tam. Trochę długi. Tam jeszcze słoma, w stodole słoma, w stodołach u Krzysia słoma, jeszcze u innych. Także słomy w tym roku, jak na suszę, naprawdę nie brakuje. Nie brakuje, tak, to jest jedna rzecz, którą mamy. Dobra, Krzysiu, wskocz, może pozdejmy, zobaczymy, pokażemy, jak to wszystko działa. Nie chcę, by ten vlog był długi, dołączymy go na pewno do ważenia obornika. Przyczepisko widzicie moje. Baloty prasowane DF-ką, Unią, a Krzychu z Zetorem, z Anką. Napiera! Także to jest taka sugestia, może właśnie, żeby to robić szerzej, wtedy dwie belki na raz będzie szybciej po brzegu łapać. No ale, no mówię, na szybko, żeśmy tutaj sobie to o chłopaków ogarnęli i tak nie mieli akurat w tym momencie mocowania SMS, z dnia na dzień praktycznie mu to zrobili. Także produkują też, słuchajcie, pługi do śniegu i betoniarki jakieś tam do tury, a jeżeli o takowych słyszeliście w ogóle, no dużo, dużo fajnych nowych rzeczy. A jakieś tam agregaty nawet, przejdziemy się kiedyś, pokażemy na firmie, co się produkuje. Powiem wam, że dużo swojej produkcji opierają też na poliuretanie. Taka nowoczesna gałąź, że tak powiem. O, niżej sobie nabije. A dlaczego zapytacie, czerwony i żółty ząb? Dlatego, bo Krzysiu jeden ząb posiadał swój. Miał w domu gdzieś tam. I tylko chłopaki dali mu jeden od siebie. No po co, skoro miał jeden, miał leżeć, tak? Dlatego jeden żółty, drugi czerwony. Nie jest to związane ze środowiskami LGBT. I ten człowiek jakiś, gdyby też tam się pytał. Słuchajcie. Zobaczcie, za to wszystko spokojnie daje radę. Na 4 ustawiać. Krzychu łapie dopiero w prawe. Bo praktycznie to jest dla niego, no, że tak powiem, do wcześniej 30 włożył gdzieś sobie tylko. Ja musiałem zdejmować, któremu siebie, jak wyżej kładłem stuk. Także zobaczcie, Zetor w fajnym stanie. Popularny traktorek, Krzychu z niego bardzo zadowolony. Firma na pewno jest w stanie zrobić wam wszystko, tak? Czyli gdzieś tam
o sprzęt do ładowarek, który oryginalny, załóżmy łyżka, kosztuje kilka ładnych tysięcy złotych. Tu będziemy mieli na pewno dużo atrakcyjniejszą cenę i też wykonanie uważam jest nieodstające od jakichś oryginałów. Ja sam osobiście mam od nich też taką samą ramkę, tylko że dłuższe odkówki mam 1,20 m do jako paleciak i mam od nich słuchajcie chwytak do bel. Pamiętacie, że ten mój poprzedni trochę za mało chwytał. Teraz tak. U mnie już z spodu wytarł się, słuchajcie, krokodyl i też chłopakom będę wstawiał do remontu, żeby całką nową belkę od spodu wstawili z nowymi zębami. A więc tak jak mówiłem, widzimy się w dalszej części vloga, słuchajcie. Może obornik, tak jak mówiłem. Miałem go już po prostu na tyle dużo, że musiałem się go, że tak powiem, pozbyć. Ilość około 50 ton na hektar. Nie brakuje tego towaru, więc na pewno sprzyja on, słuchajcie, zatrzymywaniu wilgoci w ziemi w tych suchych latach, u nas bardzo suchych. Chyba tylko bardziej sucho było w Lubuskiem. Pozdrawiam wszystkich z Lubuskiego. Gorąco, słuchajcie. Co dalej? No wwozimy sobie to jeszcze, popracujemy troszkę słomy. Gdzie zapiadę was jakiegoś vloga. I niechybnie koło 20 sierpnia przy naszej suszy będziemy zmierzali się do cięcia kukurydzy na kiszonkę. Może już nie u mnie, ale już tutaj na mojej okolicy ludzie się zapisują i będziemy to właśnie już działać. Zresztą sami to w naszych vlogach, w najbliższych vlogach zobaczycie. Też by się przydał strasznie. Chociaż żeby wspomóc te kolby, które jeszcze coś tam robią, nalewają ziarno do końca na ziarka, że tak powiem, na kurze na ziarno. Impreza nasza, przynajmniej tak sądzę, jak na razie zbliża się z dużymi krokami, czyli cięcie kukurydzy na ziarno u mnie, tych poletek testowych, na które już was serdecznie wszystkich zapraszam. Na pewno wcześniej zostanie to podane we vlogu, kiedy to będzie, a będzie naprawdę na bogato, z tego co tutaj wcześniejsze ustalenia z Majsadurem i z Patrykiem tutaj były poczynione, czyli jakieś na pewno piwko, darmowe grill i tak dalej, karkóweczki, także to będzie naprawdę fajna impreza na bogato. Kto z was zechce przyjechać, serdecznie zapraszam. Przyjedźcie, pogadamy, wypijemy piwko, zbijemy piąteczkę. Nie będzie na pewno jakichś żadnych plonów superowych, no trudno, tak? Jakieś dobre kukurydze, które mam, bo mam też bardzo dobre, muszę siąść dla zwierzaków na kiszonkę, przecież tam tej energii też musi być. Ten bonus, który zostanie, no te poletka może plus jakieś inne pola zostaną na ziarno. No ale przynajmniej też będzie jakaś możliwość pokazania, jak dane odmiany poradziły sobie w suszy, tak? W sensie suszy, która no teraz już półtora miesiąca praktycznie nie pada w ogóle. Wożę to na Warwick, ja nie wiem jak będę w stanie go tutaj, słuchajcie, czy go berować, czy tam podorać, czy w ogóle cokolwiek z nim zrobić. No ale muszę go wywieźć. Co niektórym śmierdzi na wsi, no ale słuchajcie, mieszkacie na wsi, więc no przepraszam was mocno, ale no tak musi być, nie inaczej. Także jedziemy, no co, słuchajcie, pojedziemy, zobaczymy. Krzysiu przyjedzie znów ze słomą. Odpalamy rakietę. Sypiemy. To pole mam drugi rok. Gdzieś tam środkiem troszeczkę koszka, troszkę pewno mało wapna, ale no myślę, że poradzę sobie w ten sposób, że w zeszłym roku dałem obornik, w tym roku dam obornik i pójdzie wapno z firmy, nie powiem jakiej, ale taki fan reaktywności przed samym siewem i być może, słuchajcie, tutaj będzie jęczmień o zimy. Tak sobie planuję, zobaczyć Syngenty hybrydowy jęczmień o zimy, którego tak naprawdę nigdy w życiu nie siałem i zobaczymy, co on nam da. Trzeba spróbować życiu wszystkiego, tak? Jak przysłowie mówi, żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek, tak? Pozdrawiamy środowisko LGBT. No dobra, jedziemy, słuchajcie. No już
wrócimy. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się skończyć całą przygodę z obornikiem chwilowo, ponieważ jeszcze mam troszkę prasowania słomy, nie dużo wprawdzie już, ale jeszcze troszkę. Ktoś powie, o 50 ton na hektar, tego nie widać. No może kamera, może, ale uwierzcie mi, jest 50 ton na hektar. Rżysku, ten obornik, który jest, można temu rżutkowi dużo zarzucić, tam pewnie jak wiecie wcześniej co mówiłem, może dużo, ale rozdrabnia naprawdę bardzo fajnie, jest drobno rozdrobniony, wpada w to rżysko i go po prostu jest, słuchajcie, nie widać. Nie widać, także, ale jeżeli tak mówię, to znaczy, że tak jest. Z przodu pokosy słomy, czyli żniwa jeszcze na pełnej, już znaczy koszenia u mnie na okolicy zostało bardzo mało, bo naprawdę nie pada w ogóle i każdy wierzą kiedy chciał, skosił kiedy chciał. Wiem, że u niektórych przychodzą, naprawdę tutaj zazdroszczę wam, okolice Konina, obserwuję cały czas pogodę, okolice Sochaczewa, ja mówię o bliskich moich okolicach, co róż pada. Możecie zrobić uprawki pożliwne, możecie szykować sobie na rzepak. My nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Na ten moment. Pozostaje tu nadzieję, że troszeczkę nam, słuchajcie, tego deszczu Bozia da. Raki obok, zobaczcie jakie nędzne. Kuriozum jest to, słuchajcie, że w zeszłym roku dali odszkodowania za suszę. Kurwa. Na buraki planowały po 70 ton. Ja wiem, kto to wymyśla, ale dalekie to jest od ideału na pewno. No i co, nie chcę, żeby ten vlog był też za długi. Na pewno wkrótce nakręcę sprasowania i jeszcze, słuchajcie, będzie na pewno vlog stricte czysto informacyjny, dotyczący też właśnie wcześniej cięcia kukurydzy, znaczy może inaczej, wcześniej będzie czysto taki dotyczący kukurydzy, cięcia kukurydzy na kiszonkę, a później stricte czysto informacyjny dotyczący cięcia na pewno poletek. Gdzieś tam to sobie ogłosi, będzie firmy będą to ogłaszały, Majsadom czy KWS, gdzieś tam w radiu, także na pewno z sąsiednich gmin zapraszam wszystkich, a oczywiście z całej Polski, kto tam będzie chciał przyjechać i porównać, jak te kukurydze w suszy wytrzymały, jakie nawożenie, na pewno wszystko będzie powiedziane. Projekty są takie, że może jakieś, słuchajcie, może jakieś konkursy śmieszne, żeby coś, jakieś nagrody były do wygrania, żeby to była zabawa, tak? Żeby się spotkać i sobie porozmawiać, nie tylko po to, żeby zobaczyć coś, jak dane odmiany produkują, ale też po prostu ze sobą zwyczajnie porozmawiać i wypić piwo i mieć trochę zabawy z tego wszystkiego, nie? Bo nie tylko samą pracą człowiek żyje. Przynajmniej ja tak z tego założenia wychodzę. Tak więc, żeby ten vlog, słuchajcie, nie był za długi, bo mam kilka wasze teraz do wrzucenia. Ja sam tutaj wożę spokojnie gnój, bo jakiś uj załadował mi ten gnój. I taką puentą kończę i trzymajcie się. Do zobaczenia, łobuzy, w kolejnym vlogu. Cześć!